Dzień dobry, kochani. Dzisiaj pierwszy dzień roku, pierwszy odcinek pod naporem w tym roku, w którym ma być tych odcinków przynajmniej 52. I bardzo dziękuję za to, że wierzycie niektórzy z Was w ten projekt, że obdarzacie go i mnie wsparciem też finansowym. Jest to bardzo ważne, żeby móc robić przede wszystkim to, być może 100 odcinków w tym roku, a nie 52. Zachęcam do tego, bo ostatnio pierwszy raz byłem na live, było super. Wszyscy patroni i patronki są mili i miłe. Jest fantastycznie i tym bardziej fantastycznie jest otrzymywać takie prośby ze szczerego serca, co czytać, co jest tą najważniejszą książką. O tym myślę sobie czasem, czyli o Czardziejskiej Górze Tomasza Manna, która jest w tym wydaniu na polskim rynku od paru lat, że gdyby ktoś tak na upartego chciał tylko jedną książkę w życiu przeczytać, to ja bym sobie życzył, żeby to była właśnie Czardziejska Góra. Strasznie długie, to jasne, to są dwa tomy, wydanie z lat 60., kiedy jeszcze na okładce to był właśnie Tomasz Mann, a nie Tomas. Można mieć różne zdanie o spolszczaniu zagranicznych autorów, to jest autor niemiecki, noblista, jeden z najważniejszych autorów XX wieku, lubiany albo i nie. Czarodziejska Góra dla mnie była przeżyciem najwyższej wagi, te bodaj 5-4 lata temu, kiedy czytałem ją po raz pierwszy i do tej pory jedynie wracałem do fragmentów, nadal nie wygospodarowałem sobie czasu, żeby wrócić tak na poważnie, ale mam całkiem sporo notatek z tej powieści, z czego się bardzo cieszę, bardzo Was zachęcam też, żebyście robili takie notatki. Później się to przydaje, zwyczajnie, nawet jak ktoś nie zajmuje się książkami tak bardzo poważnie i na co dzień. I żeby zacząć to odpowiednio, pomijam ten kaliber, to 1000 stron właściwie, które trzeba było przeczytać, żeby przeczytać Czarodziejską Górę. Myślę, że to jest książka, którą warto opowiadać, nosić w pamięci i nawet zdaje się, że wielu ludzi nie czytało Czarodziejskiej Góry, ale wie, o co tam chodzi, choćby przez to, że nawiązań w krytyce filmu albo książek jest sporo. To jest bajka do czytania, do opowiadania, dlatego też zdaje mi się, że dzisiejszy odcinek musiał powstać i być może Tomasz Mann nie gniewałby się nawet na to spolszczenie, czy spolszczanie jego imienia, bo stał się pisarzem uniwersalnym w XX wieku. Ta książka działa na wyobraźnię tak, że później zaczyna się nią żyć albo widzieć pewne mechanizmy społeczne poprzez tę powieść, a przynajmniej ja przez każdy kolejny miesiąc po czytaniu tej lektury, a w pierwszych miesiącach to w ogóle nie czytałem nic innego, bo tylko to mi po głowie chodziło, jest narzędziem do rozumienia świata, mimo że jednocześnie jest karykaturą sądzenia, że możemy się czegoś tak na poważnie nauczyć z literatury albo od ludzi uczonych, myślicieli. Jest przemyślana jako konstrukcja, gdzie wszystko może powracać w jakichś różnych swoich odbiciach i możemy ją rozumieć naprawdę dosadnie i wielorako, mimo że wszystko jest za takim woalem manowskiej ironii, o której pisał chyba Stanisław Lem bardzo pozytywnie, krytykując jednocześnie ostatnią książkę Tomasza Manna, czyli Doktora Faustusa, którą też lubię bardzo, ale Czarodziejska Góra jest na tym szczycie, a miała być właściwie w zamierzeniu taką trochę bajką dla dorosłych. Tomasz Mann pojechał do swojej żony odwiedzić ją w sanatorium i spostrzegł, że sama sytuacja jest tak komiczna i ciekawa, że napisałby opowiadanie. A później się okazało, że nie może go dokończyć, bo cały czas dopisuje i bodaj 10 lat zajęło mu kończenie. Hans Castorp jest głównym bohaterem Czarodziejskiej Góry, ma 20 parę lat, jest w trakcie właściwie jeszcze studiów, bo prawie je skończył. Jedzie do swojego kuzyna Joachima, który z wykształcenia, o ile tak można powiedzieć, jest żołnierzem i akurat coś tam mu się do płuc przykleiło, więc w tym sanatorium musi pobyć, bo sanatorium na początku XX wieku to jest raczej taka umieralnia albo szpital, przynajmniej w tym przypadku. To nie jest coś, co znamy dzisiaj z opowieści rodziców czy dziadków, że oni sobie raz na parę lat jadą za małe pieniądze na 3 tygodnie gdzieś w ładne miejsce i na zabiegi. To jest miejsce dla ludzi raczej majętnych, którzy mają problem zdrowotny w przeważającej mierze albo tak nie do końca. Problemy zdrowotne jeszcze na początku wieku można było sobie dosyć sprawnie i łatwo wymyślić.
A jeśli wchodziły w grę pieniądze, to też kadra akurat Czarodziejskiej Góry czy Berghof Sanatorium w Davos w Szwajcarii no, chciała zarobić też na swoich klientach czy pacjentach, ale to nie jest jakiś taki bardzo wyraźny i dosadny wątek. Takich wątków do wzięcia sobie jest pewnie mnóstwo, ale to, co mnie zajmowało podczas pierwszej lektury i przez kolejne lata myślenia o Hansie Kastorpie, to też właśnie pozycja Hansa Kastorpa. Gdyby ktoś dzisiaj chciał czytać Czarodziejską Górę, no to właśnie może mieć wrażenie, że nie ma czasu. Hans Kastorp miał czas. Miał go bardzo dużo. I miał pojechać też na 3 tygodnie, ale wiemy, możemy się domyślać, że to nie jest wcale powieść o 3 tygodniach na 1000 stronach, tylko że potrwa to trochę dłużej, że spodoba mu się na tym sanatorium, czy w tym sanatorium, ale na górze. Te pojęcia na górze i na dole są dosyć wyraźne w tej książce. I okazuje się, że w tym sanatorium jest trochę inny świat niż Hans Kastorp sobie albo wyobrażał, albo w ogóle się spodziewał, że tak wygodnie okaże się tam żyć. Jak pomyślimy o tym, że to właśnie nie jest takie sanatorium z dziś, tylko takie sanatorium w rodzaju hotelu i jednocześnie miejsca, gdzie ludzie naprawdę poważnie chorują i często umierają, to tutaj mamy już taką sytuację dosyć literacką i ciekawą. Wtedy dla Tomasza Manna, myślę, to było bardzo ważne, że jest to miejsce wypoczynku i dogorywania tego próby ratunku czegoś, co może jest skazane już na śmierć. I ten 20-parolatek myśli sobie być może, że coś go tam czeka, że on coś przeżywa. I jeśli już na początku tej powieści nie będziemy mieli wrażenia, że też nas coś tam czeka, to może ta lektura być trochę trudna. Myślę, że my sami musimy przypominać w jakimś sensie Hansa Kastorpa z tej powieści, czyli być wystarczająco pokorni, wystarczająco może trochę naiwni i chętni do poznawania tego świata, żeby to przeszło fajnie i gładko. Bo to, co się dzieje później, unikając kluczowych spoilerów, to jest powieść zresztą, która ma swój konkretny finał i klimaks, którego postaram się, czy nie zdradzę, a jeśli bym zamierzał, to w montażu oznaczę to dosyć wyraźnie jako spoiler. Bohater Manna zatem ma do wyboru, będąc w sanatorium, rozmowę ze swoim kuzynem, albo leżenie na balkonie, albo jedzenie smacznych potraw przy stolikach, które mają wyznaczone osoby do nich, często z różnych narodowości. On to wszystko jakoś próbuje rozumieć i nabiera wprawy szybko, żeby zaadaptować się do świata, który ma swoje zasady, reguły, swoje rytuały i swoje hierarchie. Ten świat jest dosyć prosty i dosyć ograniczony i główną tą przyjemnością Hansa Kastorpa jest obcowanie z ludźmi. Spotyka dwie ważne figury, które później obsługują nam całą tą książkę i rozmowy o człowieku, o polityce, to może nie aż tak bardzo, ale o filozofii, o kulturze. Dokąd powinna kultura zmierzać, to przypomina taką rozmowę dwóch, może nie pijanych, ale bardzo zakochanych w swoich poglądach wujków, którzy wiele przeczytali i wiele chcieliby powiedzieć, ale też wiemy o tym, przynajmniej ta ironiczna postawa samego autora książki podpowiada, że to są pewne przerysowane figury. Mimo wszystko, mimo tego, że Settembrini myśli trzeźwo, ma spory kapitał kulturowy, do którego my już prawie nie mamy dostępu, bo to jest znawca włoskiego renesansu, oświecenia, trzeba było być specjalistą, żeby osiągnąć pewien pułap dyletantyzmu, jaki reprezentuje Settembrini, który nie napisał żadnego znaczącego tekstu, a marzy o napisaniu encyklopedii cierpienia, jakby się dało. Leon Nafta z kolei jest takim radykalnym jezuitą i komunistą jednocześnie. Całkiem ciekawe połączenie, zresztą Georg Lukacs ponoć jest takim pierwowzorem tej postaci, co wprowadza fajny zamęt, jeśli ktoś już będzie znał dalsze losy tych dwóch bohaterów i Hansa w porównaniu do nich. Hans staje pomiędzy nimi, oni walczą o niego, o jego atencję, zainteresowanie, uwagę i o ich rację. Zresztą Hans jest w tej pozycji takiego młodego człowieka, który sądzi, że już ma prawo decydować, co jest tą prawdą z tych dwóch. To jest w nim fantastyczne i zawsze ze mną zostanie to rozpoznanie Hansa Kastorpa, który mówi na przykład, że
korzyści z obrażonej dumy są właściwie nieograniczone. To jest bez wprowadzania w kontekst, bo należałoby, a byłby to może spoiler, jest to myśl niezwykła z tego powodu, że właśnie może wpaść na nią dziecko, tak jakby. Hans Castorp jest dzieckiem, bo jeszcze nie jest gotowy żyć i Thomas Mann pokazuje nam ten moment inicjacyjny, kiedy w sanatorium, gdzie się raczej umiera niż się zdrowieje, ktoś dojrzewa do życia. To, co się dzieje później, finał trochę nam to jeszcze problematyzuje i dynamizuje, ale najważniejsze dla mnie w tej powieści jest właśnie znalezienie się na pozycji, kiedy możemy już decydować i jesteśmy zmuszeni decydować, a te dwie strony, które są bardzo logicznie postawione, mogą być zniesione przez jakąś trzecią, o której nie chcę wspominać, ale właśnie to, że w kolejnych krokach pojawia się każdy następny ciekawy element tej powieści, mnie od zawsze fascynowało. Że możemy to składać i pojawia się coś, co rozbija nam dotychczasowy obraz tego, co znamy. Sanatorium przestaje być zwykłym sanatorium, zaczyna być pewną areną, gdzie mierzy się siły. Hans Castorp z jakiegoś powodu wybrał to, żeby słuchać mądrzejszych od siebie. To prawdopodobnie właśnie tak wygląda z perspektywy obiektywnej, że byli mądrzejsi. Jednocześnie pokazuje pewien potencjał, który może się albo ziścić, albo zostać unicestwiony. Jeszcze z kolejnej strony pokazuje, że nie da się wymierzyć tego, kogo wychowamy na co i na kogo. No. Co będzie sobą reprezentował. Że zawsze może pojawić się jakaś figura na tej planszy nieprzewidziana. Lacan by powiedział, że być może jest ta postać, o której mówię, nie mówiąc jej imienia, jest takim realnym par excellence, którego się nikt nie spodziewa i ono zawsze zmienia zasady, reguły gry, kiedy przestaje być istotne, cokolwiek zostało ustanowione. To jest i najpewniej zostanie wspaniała pocztówka z tamtych czasów i to pojęcie Zeitgeistu z niemiecka pasuje tutaj jak ulał, ponieważ właśnie możemy zobaczyć to, że ten świat był gotowy na przeżycie tego, co przeżył w pierwszej połowie XX wieku. I fantastyczne jest też to, że to nie jest powieść o tym. To jest powieść o tym, co było wcześniej, jako gotowiec, jako coś zastanego, co wrzało i wrzało. I możemy, nie wiem, przeżyć to razem z tamtymi bohaterami, wiedząc to, co już wiemy. Bo mamy razem z Mannem ówczesnym pewną wiedzę. Mann właściwie pisząc tę książkę jakby musiał już powoli emigrować z kraju, bo widział, co się dzieje, to parę lat po Czarodziejskiej Górze, zresztą jego książki palono w tamtym czasie międzywojnia. Świetne, ale możecie nie lubić, to jasne. Tak jest zawsze. Mam nadzieję, że kiedyś wsiądziecie razem z Hansem Castorpem do pociągu i udacie się na wypoczynek bardzo przygodny i bardzo jaskrawy, wyrazisty w pewnych chwilach. Czasem ta nuda się dłuży, a czasem płynie bardzo szybko ten czas. I czas był też jednym z głównych tematów tej powieści. Do zobaczenia w następnym tygodniu najprawdopodobniej i na grupie na Facebooku dla patronów i patronek, gdzie też czasem live się zdarzy, gdzie można zadawać pytania, pogadać o czym chcecie. Więc patronite.pl pod naporem. Na waszym miejscu brałbym za dychę albo za więcej. Do zobaczenia. Na razie.